Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rozpoczynamy czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radio Maryja. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów oraz radiosłuchaczy. Zapraszam do podjęcia dzisiejszego tematu, który brzmi w następujący sposób. Nie mamy prawa milczeć. Apologia Kościoła. Temat ten będziemy realizować z naszym dzisiejszym gościem, którego serdecznie witam. Jest nim ksiądz profesor Janusz Królikowski, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, autor licznych publikacji teologicznych. Księże profesorze, cieszymy się, witamy serdecznie na tej telewizji. Bardzo mi miło, szczęść Boże. Tutaj to przedstawienie autor licznych publikacji teologicznych, to właśnie między innymi ma przed sobą taką publikację. Nie mamy prawa milczeć. Apologia Kościoła to jednocześnie pewnego rodzaju przyczynek do naszej dzisiejszej rozmowy na temat właśnie sytuacji, w jakiej znajduje się dzisiejszy Kościół w tych różnych konstelacjach, rzeczywistościach, w którym przyszło nam dzisiaj się mierzyć i żyć. I tak, księże profesorze, czyniąc pewnego rodzaju wstęp do naszego dzisiejszego spotkania, jaka jest sytuacja Kościoła, jeśli chodzi o właśnie tą sprawę apologii, czyli obrony, czyli pewnego rodzaju argumentowania, prawda? Bo i kolejna sprawa to wartości, bo no, wartość, jaką jest wiara, jaką Kościół jest, to są wartości niezbywalne. I teraz rodzi się pytanie, skoro to są tak wartości bezcenne, prawda, to czy jest potrzeba, aby je bronić? Bo wartość sama w sobie no, jest wartością czyjś bezcennym, prawda? Ona sama z siebie się broni. I jeśli trzeba bronić, to w jakim kontekście, prawda, jest ta apologia stosowana? I kolejna sprawa to ksiądz kardynał Christoph Schönborn powiedział, że dziś ktoś, kto w miejscu pracy przyznaje się do bycia praktykującym katolikiem, musi umieć uzasadnić swój wybór. Czy my możemy być również apologetami? Nie tylko kapłani, ale właśnie osoby świeckie, w pracy, w domu, może właśnie pod jednym nawet dachem, niejednokrotnie. Problem sięga oczywiście bardzo daleko. Jest to problem z jednej strony o charakterze globalnym. Musimy bronić Kościoła wobec świata, tak jak to na ogół ujmujemy w tej kategorii Kościół-świat, dlatego że świat i Kościół po pierwsze różnią się między sobą, po drugie Kościół z jednej strony musi bronić swojej tożsamości, jak dzisiaj chętnie mówimy, a następnie zdajemy sobie sprawę z tego, co od starożytności chrześcijanie wiedzą, świat chce wejść w Kościół, a nawet sobie Kościół podporządkować. Więc to jest ta sytuacja ogólna. Potem, w zależności od rozmaitych miejsc w Kościele, które zajmujemy, musimy uzasadniać wiarę na tym poziomie, na którym jesteśmy. Elementem przepowiadania chrześcijańskiego jest już uzasadnienie. Uzasadnienie wiary, co oznacza także jej obronę w tych punktach, gdy ona jest atakowana. Pamiętamy to, co mówi święty Paweł do Tymoteusza. Wykaż błąd i nauczaj. Te dwa elementy nauczania i wykazywania błędu, który ociera się o wiarę, one są fundamentalne i to jest wskazanie skierowane do pasterza Kościoła w starożytności. W liście Piotra znajdujemy to świetne stwierdzenie, że wszyscy chrześcijanie mają zdać sprawę, jak tłumaczymy, z nadziei, która w nas jest. Dosłownie, jeśli przetłumaczymy ten tekst, to wiemy, że chodzi tam o to, każdy ma obronić nadzieję, która w nim jest. Obrona, apologia, tam występuje to słowo. Do tego musimy powiedzieć, że może sytuacja nie jest najszczęśliwsza z tego powodu, że w XX wieku w znacznej mierze zrezygnowano z apologii, apologetyki, poszliśmy w kierunku dialogu. Niejednokrotnie skończyło się to tak, jak w panu Tadeuszu Mickiewicza, że dialog stał się umizgami. I w związku z tym no, sytuacja stała się niekorzystna. A z drugiej strony jeszcze
rozochoceni wrogowie wiary, wrogowie Kościoła korzystają z tej sytuacji i nie przebierają w środkach, by Kościół atakować. Na mnie osobiście wielkie wrażenie wywarło takie stwierdzenie, które znalazłem kiedyś u znanego także w Polsce francuskiego antropologa, myśliciela René Girarda, gdy on stwierdza, że żyjemy w czasach, w których to, co się obserwuje w świecie, to jest zmowa antychrześcijańska. I my wobec tej sytuacji nie możemy pozostać bierni. Myślę, że to dotyczy w sposób szczególny teologa, który musi mieć jasną świadomość tego, że jest po to, żeby wyjaśniać, ale także bronić, no bo w końcu sama teologia dogmatyczna, ta najważniejsza dziedzina teologii, ona zrodziła się w kontekście apologetycznym. Ona odpowiada na herezje, na błędy, stosując środki takie, by przekonać o prawdzie chrześcijańskiej. I dlatego myślę, że z wielu stron mamy jasne argumenty za tym, że no, prawdy trzeba bronić, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet cenne wartości, one w pewnym momencie mogą ulec jakiemuś zagłuszeniu. No, błąd niestety ma to do siebie, że jest agresywny, a ponieważ jest banalny, no, pociąga za sobą. Wspomnijmy o takich postaciach jak święty Justyn Hermas, jak autor listu do Diogeneta, Atagoras, Teofil Antiochejski, święty Ireneusz. I tu można by było jeszcze przytaczać wielu apologetów, którzy odpowiadali na różnego rodzaju herezje, które pojawiały się w ciągu wieków. Ci akurat wymienieni to są początki chrześcijaństwa. Księże profesorze, a czy dzisiaj? Czy dzisiaj spotykamy się z różnego rodzaju takimi współczesnymi herezjami? Herezji jest więcej niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Jedne będą herezjami ściśle takimi doktrynalnymi, dotyczącymi prawd wiary. Z drugiej strony, no dzisiaj mamy wiele błędów rozpowszechnionych, dotyczących także dziedziny obyczaju. W starożytności, można powiedzieć tak, bardziej ci wspomniani apologeci, na przykład, oni zmagali się z kwestiami doktrynalnymi, z kwestią takiej czy innej prawdy. No dzisiaj, ponieważ świat jest bardziej pragmatyczny, błędy pojawiają się w dziedzinie obyczaju. I ta obyczajowość, no, pod rozmaitymi pretekstami jest, że tak powiem, rozkładana przez rozmaite propozycje, rozmaite błędy, rozmaite próby zawieszenia niektórych dziedzin obyczajowości po to, żeby je potem wykorzystać. No i tutaj się otwiera problem, gdzie wykorzystać. No jedni wykorzystują ekonomicznie, bo to jest najłatwiejsze i najbardziej pospolite, no ale wykorzystują także do szerzenia swoich ideologii, by manipulować człowiekiem, by go wciągnąć w jakieś takie sidła, no możemy powiedzieć, no tej błędnej obyczajowości, która ciągnie człowieka w dół, zaślepia go i potem mamy te rozmaite błędy, które tutaj się szerzą, których dzisiaj no, w tej dziedzinie obyczajowej jest dużo. Może to nawet jest taka trochę specyfika świata zachodniego, że tych błędów obyczajowych jest dużo. Ja niedawno pisałem książkę, zresztą wydaną w wydawnictwie Redemptorystów, o nowych wadach, o tych nowych grzechach głównych współczesnej kultury, współczesnej cywilizacji. Analogicznie do tych starożytnych, znanych, też wyliczyłem 7, choćby takich jak konsumizm, seksomania i tym podobne błędy, którym epatuje dzisiejsza kultura. A więc to jest ta newralgiczna strona. No jeszcze do tego dochodzi, że obserwuję dzisiaj to, co było już w starożytności, bo to nie jest rzecz nowa. Mnóstwo błędów w dziedzinie duchowości. Bo dzisiaj myśli się tak, że wystarczy trochę pobożniejsza psychologia, pobożniejsze mówienie o stanach duchowych człowieka i już jesteśmy ludźmi duchowymi. A tutaj no, choćby to stawianie na emocje, stawianie na jakieś takie formy wyrazu dość dziwne, nazywane już całkowicie błędnie charyzmatycznymi, no
jest poważna dziedzina, która oczekuje oczyszczenia. A księże profesorze, jakie ideologie, jakie ruchy myślowe czy ruchy społeczne są dziś największym wyzwaniem dla chrześcijaństwa? Myślę, że takim wyzwaniem bardzo poważnym to jest to, co się łączy z konsumizmem i potem jego rezultatami. Człowiek sprowadzony do towaru, bo ostatecznie to człowiek jest manipulowany w ten sposób. To jest efekt takiego trwającego od dłuższego czasu pragmatyzmu, że liczy się tylko to, co praktyczne, liczy się to, co można wykorzystać, przerobić. No, zapomina się, że także w tej dziedzinie, no, jeśli człowiek nie będzie kierował się cnotą, czyli takim umiarem, zasadą złotego środka, no to gdzieś zostanie pociągnięty. I drugi problem to jest ta ideologia emocji. Dla mnie było frapujące, zresztą niedawno to odkryłem, francuski myśliciel, znany twórca personalizmu, jeden z wielkich autorów, Emmanuel Mounier, pisał taki esej, w którym uzasadnia, że po dyktaturze ideologii, którą on przewidywał w latach 40., że ona się wcześniej czy później skończy, świat nie zostanie niestety oczyszczony z dyktatur, tylko w jego miejsce pojawi się dyktatura właśnie emocji, dyktatura łez. On tam nawet w jednym momencie mówi, no proszę zobaczyć, że dzisiaj nawet poważni ludzie występują, żeby przekonać do swoich idei, na przykład w ramach kampanii wyborczej, no i wysyłają w świat obrazek, jak płaczą nad tym światem. To jest nowa postać dyktatury. Bardzo poważna. Do tego, no wspomnijmy, rok temu mieliśmy te wszystkie wystąpienia, manifestacje. One występowały pod charakterem wyraźmy nasz gniew. Nie wyraźmy prawdę, nie opowiedzmy się za prawdą, nie walczmy z fałszem, ale właśnie wyraźmy nasz gniew jako najwyższa postać, postawy, jaką można zająć w świecie. No, widzieliśmy, że to się przeradzało potem w rozmaite postacie świętokradztwa, w postacie agresji, w postacie poniżania innych ludzi. Gdzie właśnie to przyjęcie błędnej zasady potem jest bardzo mocno przekształcane i kierowane przeciwko człowiekowi. My klasycznie ujmujemy, gniew trzeba opanować. Zresztą traktujemy go jako jedną z wad obyczajowych, duchowych. Natomiast tutaj widzimy, że wada zostaje podniesiona do rangi naczelnej zasady działania. Ksiądz profesor mówi tutaj o gniewie, który był między innymi obecny podczas tych protestów wspomnianych przez księdza profesora. I tutaj też byliśmy świadkami pewnego rodzaju apologii przez konkretnych ludzi w sposób fizyczny, tej apologii wyrażonej obrony Kościoła fizycznie, prawda? Aby nie profanować, aby nie niszczyć Kościoła. I tutaj również w tej rzeczywistości pojawia się to pytanie o prawdę, pytanie również o to, co stało u podstaw właśnie chociażby tego gniewu, pewnego rodzaju nieporozumienia, które widzimy, które gdzieś istnieją w stosunku do Kościoła. Kiedy mielibyśmy zdefiniować takie nieporozumienia, że coś Kościół o coś jest oskarżany w sposób no, nieuprawniony, to gdyby ksiądz profesor miał takie rzeczywistości wymienić i zwrócić uwagę, to jakie by to były rzeczywistości? No dzisiaj najpowszechniejszym elementem jest oskarżanie Kościoła o mieszanie się w sferę polityczną, publiczną, narzucanie swojego własnego zdania czy swoich zasad. Drugim elementem bardzo ważnym no to jest cała sfera obrony życia, życia poczętego, życia w fazie tej końcowej, gdzie uważa się, że no Kościół zrobił z tego elementu narzędzie swojego wpływu na społeczeństwo. Ja tu argumentuję bardzo prosto. No, Hipokrates nie był katolikiem, nie był chrześcijaninem. Obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci to jest kwestia cywilizacyjna, to jest kwestia kulturowa.
To jest najprościej mówiąc kwestia rozumowa. Ja jestem obrońcą życia nie dlatego, że jestem katolikiem. No, hipotetycznie nawet gdybym nie był, moje zdanie na ten temat byłoby takie samo. Dlatego, że to są pewne rzeczy, które wynikają z natury rzeczy, z porządku rzeczy. I tutaj nie tylko katolicy bronią życia, ale życia bronią wierzący i niewierzący, bo opieramy się na tym, co jest podstawowe, czyli rozum. Myślę, że taką ważną sferą działania, czy potrzeby, czy bronienia Kościoła, to jest jego prawo głosu w kwestiach społecznych, publicznych. Wiara posiada nierozdzielnie dwa wymiary. Wymiar osobisty i wymiar wspólnotowy, wymiar społeczny, a nawet w swoją naturę wpisany także wymiar polityczny. Jeśli mówimy i definiujemy politykę jako troskę o dobro wspólne, no to gdy my troszczymy się w Kościele o dobro wspólne, no to siłą rzeczy jesteśmy zaangażowani politycznie. No, powiem dalej, no, jeśli się modlimy, na to zwracam uwagę, no to modlitwa ma wymiar polityczny, no bo ja się modlę o taki czy inny, na przykład rezultat wyborów. No, i w samym centrum modlitwy staje kwestia polityczna. Zresztą doskonale widzimy, że to, co było już w naszych czasach ostatnich dziesięcioleci, papieże byli oskarżani o to, że mieszają się w politykę, dlatego że modlili się o to, by upadły dyktatury, takie czy inne. Ja sam spotkałem ludzi z dawnego jeszcze Związku Radzieckiego, na początku lat 90., gdy byłem na studiach w Rzymie, jak przyjeżdżali dziękować papieżowi za jego zaangażowanie polityczne, które polegało na tym, że o nich pamiętał. Papa rzymski modlił się za prześladowanych prawosławnych w Rosji. Oni to uznali, przyjechali do Rzymu dziękować. Nieuchronny wymiar polityczny. Myślę, że tutaj jesteśmy ciągle ofiarą takiego błędu, że miesza się kwestie polityki i kwestie partyjności. Polityka jest pewną postawą ogólną człowieka. Natomiast kwestia partyjności to jest zaangażowanie takie czy inne w takiej czy innej partii. I to już jest inny wymiar rzeczywistości. Nie znam księdza, który by pretendował do tego, żeby być przewodniczącym jakiejś takiej czy innej partii, żeby zająć miejsce takiego czy innego przywódcy. Oczywiście trzeba dodatkowo pamiętać, że przywódcy polityczni z rozmaitych partii, nie tylko o nastawieniu chrześcijańskim, ale niechrześcijańskim, mają dokładnie tę tendencję, którą zdemaskował już kiedyś święty Ambroży. Jesteśmy na końcu IV wieku, gdy mówi, że to władcy częściej pchają się na ołtarz niż kapłani na tron. Także myślę, że to są takie sfery bardzo ważne, newralgiczne we współczesnej sytuacji w Polsce. Bo w świecie kwestie rozkładają się trochę inaczej. Tutaj chociażby w tej kwestii rozróżnienia polityka a partyjność zarzuca się niekiedy, prawda, czy to Kościołowi w Polsce, czy pewnie też w różnych innych krajach, że jest jakoś bliższy pewnej partii albo innej partii, prawda? I czym tutaj ten argument jest podyktowany? Czy on jest właściwym argumentem? Dlaczego akurat właśnie Kościół czasem może jest bliższy takiej, a nie innej partii? Z czego to wynika? No to wynika z tego, że określona partia oprócz programu społecznego, gospodarczego, no nieuchronnie jest uwikłana w pewien system aksjologiczny, czyli system pewnych wartości. No i pewne wartości siłą rzeczy są nam bliższe, a inne są dalsze, a nie możemy się w żadnym wypadku zgodzić na to, by promować wartości przeciwne. Proszę zwrócić uwagę, że Kościół tutaj w swoim nauczaniu społecznym jest bardzo liberalny moim zdaniem. W takim znaczeniu, że wyklucza się pozytywnie, jak do tej pory, uczestniczenie chrześcijanina w partiach typu faszystowskiego i typu komunistycznego, takiego, że tak powiem, tego komunizmu dawnego. Bo teraz no to ten komunizm no to jest taki trochę inny.
Z nauczania Jana Pawła II, świętego papieża, wynika mi bardzo jednoznacznie, że jednak nawet jeśli nie ma tam formalnego potępienia, to jednak odrzucenie partii o nastawieniu liberalnym bardzo mocno mi wychodzi, bo papież Jan Paweł II niejednokrotnie mówił, że liberalizm to jest nowa forma totalitaryzmu. Czyli jest podobny do faszyzmu i podobny do komunizmu tego takiego, nazwijmy to, spod znaku sierpa i młota. Kwestia również wypowiadania się Kościoła w sprawach dotyczących życia społecznego. Też wielu jest takich, którzy krytykują, że Kościół powinien zamknąć się w przestrzeni zakrystii, przestrzeni swoich czterech ścian i nie artykułować swoich myśli. No, dlaczego akurat nie miałby Kościół artykułować swoich myśli na tematy społeczne? No bo to się kłóci z tymi rozmaitymi programami, chociaż dzisiaj trzeba powiedzieć, że partie jakoś specjalnie nie apatują jakimiś programami, jakie mają w zakresie społecznym, w zakresie politycznym, społecznym, kulturowym i innym. To najczęściej okazuje się dopiero po wyborach, gdy przychodzi poziom wprowadzania poszczególnych ustaw, przepisów i dotacji, bo to jest często potężniejszy środek jak taka czy inna ustawa. Oczywiście trzeba stworzyć pozór i pieniądze dawać pod ustawę, ale to dzisiaj, mając większość tak zwaną sejmową, parlamentarną, to jest żaden problem. Natomiast myślę tak, że ja u polityków obserwuję taką schizofrenię. Proszę zwrócić uwagę nawet na wydarzenia ostatnich dni, dramatyczne, bardzo problematyczne i wiemy, że trzeba, znajdujemy się my w takiej sytuacji dość osobliwej, bo z jednej strony musimy wspierać patriotyzm, musimy wspierać żołnierzy, policję, straż graniczną, z drugiej strony nie zapominamy o migrantach, ja wolę to słowo niż słowo uchodźca w tym przypadku. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że pojawiają się głosy, że politycy wywołali problem, a chcieliby, żeby Kościół go rozwiązał. No więc pani europosłanka proponuje rozwiązanie problemu migrantów przez to, że rozdzielimy ich na poszczególne parafie. I tutaj nie widzi jakiegoś konfliktu, że miesza się w sprawy Kościoła. Bo nie Kościół wywołał problem migracji, nie Kościół wygenerował problem uchodźców, natomiast od Kościoła oczekuje się, żeby Kościół ten problem rozwiązał. A przez całe lata, gdy Kościół na ten temat się wypowiadał, żaden polityk poważny czy mniej poważny w ogóle tego nie brał pod uwagę. Przeczytałem ostatnio, żeby móc sensownie mówić nawet na temat problemu migrantów, orędzia papieży Pawła VI i Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju. I tam 30 lat temu już było mówione i kierowany głos do świata politycznego, przestrzegający przed tym, że pojawią się uchodźcy, pojawi się migracja, jeśli politycy nie wezmą się poważnie do roboty w pewnych dziedzinach. Wtedy głosu Kościoła jakoś nikt nie słuchał. Nie wiem, czy w ogóle ktoś to brał pod uwagę. Dzisiaj oczekuje się, że niech to Kościół rozwiąże. Co Kościół, po pierwsze, nie jest to jego cel właściwy, jego misji. Po drugie, sposób działania Kościoła jest w tej dziedzinie na przykład bardzo ograniczony. Wspomniany René Girard to powiedział tak kiedyś w jednym z wywiadów. Kościół by zyskał na pewien czas, jak on zaznaczył, w życiu społecznym, gdyby na przykład rozwiązał problem bezdomnych. To Kościół byłby dobry, ale należy przypuszczać, że bardzo szybko by o tym zapomniano, bo podrzucono by Kościołowi następny problem do rozwiązania. Niech problemy rozwiązują ci, którzy są do tego powołani, natomiast Kościół, myślę, że robi dużo, jeśli jest Kościołem posiadającym głos krytyczny w danej sprawie. To jest bardzo ważna rzecz i z tym głosem też musimy docierać. Bo to jest element apologii.
Myśmy w Kościele już dawno przestrzegali przed zjawiskiem migracji, uchodźstwa. Pokazaliśmy problemy, jak to rozwiązywać. Niestety nikt nie brał tego pod uwagę, bo wszystko odbywało się pod hasłem Kościół niech będzie zamknięty w zakrystii. Niech się zajmuje swoimi problemami. No, dużo by nam dało, gdybyśmy zastosowali to, co mówi Drugi Sobór Watykański, co mówi polska konstytucja, co mówi konkordat, że między państwem i Kościołem potrzebna jest zdrowa współpraca, a nie tylko przerzucanie się hasłem zależnie od potrzeb politycznych, kto bardziej w co się miesza. Pośród tych apologii, pośród tych spraw, które wymagają również wyjaśnienia, naświetlenia i ukazania po prostu w prawdzie, jest również ta, o której poniekąd ksiądz profesor wspomina, mówiąc, że aby Kościół zajął się swoimi sprawami, rozwiązywaniem swoich problemów, swoich spraw, patrząc chociażby na rzeczywistość grzechu, prawda? Wielu dzisiaj, zwłaszcza młodych ludzi, którzy bardzo też ideowo podchodzą do życia i rozróżniają tak, nie, białe, czarne, prawda? Patrzy na rzeczywistość Kościoła właśnie przez pryzmat jakiejś części, jakiejś malutkiej części, a poprzez tę część widzą całość Kościoła. I też wiele mediów, które ukazują Kościół właśnie przez taki pryzmat, przez pryzmat grzechu, prawda? Chociażby kwestia nadużyć seksualnych. I teraz jest to światło rzucone na cały Kościół. Cały Kościół taki jest. To jest kolejna rzeczywistość, w której ukazuje się współczesny Kościół. Myślę, że do pewnego stopnia takie uogólniające oceny są, po pierwsze, są łatwe. Po drugie, one często są nawet, nazwijmy to, społecznie uzasadnione, bo możemy powiedzieć tak, że to, co ojciec wspomniał, no, trzeba powiedzieć, że to w dużej mierze dotyczy biskupów i księży głównie. No, pamiętamy o tym, że grzech dotyczy każdego stanu. I my się grzechem ani nie usprawiedliwiamy, ani z grzechu nie robimy parawanu na nasze, nazwijmy to, niegodziwości nawet, tylko uznajemy pewien fakt. I o tym fakcie mówimy i ja walczę także z tym, żeby nie mówić uogólniająco, że sędziowie są tacy, lekarze są tacy, parlamentarzyści są tacy, a nie inni. No, za każdym przypadkiem kryje się ta wielka sprawa indywidualnej odpowiedzialności, która jest rezultatem objawienia. Bo w świecie starożytnym, nie tylko żydowskim, ale także w świecie starożytnym, odpowiedzialność zbiorowa była na porządku dziennym. Już w Starym Testamencie, w księdze proroka Ezechiela, znajdujemy ten wielki manifest odpowiedzialności indywidualnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za naszych rodziców, za naszych dziadków, za naszych poprzedników, tylko ponosimy za siebie. Natomiast myślę, że problem jest taki w odniesieniu do Kościoła. Kościół jest bardzo mało znany. My o Kościele bardzo mało mówimy i to jest nasz grzech kościelny. Natomiast drugi grzech jest taki, to już jest grzech świata, polegający na tym, że każdy uważa, że o Kościele może mówić. Nie chodził na religię, nie wierzący, nie wie dokładnie nawet do jakiej wspólnoty kościelnej należy. No, pamiętamy sprzed kilku lat, jak jedna pani deklarowała, artystka w telewizji, że ona wypisuje się z Kościoła katolickiego. Potem okazało się, że ona do Kościoła katolickiego nigdy nie należała, nie należy, no i pewnie w najbliższym czasie nie będzie należeć. Więc wszyscy pretendują do tego, że mogą na ten temat się wypowiadać. Ja duże braki widzę nawet u tych publicystów, którzy mówią o Kościele. Dużo mówią i mówią nawet dobrze, ale często tam pojawiają się braki, a oni się definiują jako publicysta katolicki. No trzeba zachować umiar. Kościół jest rzeczywistością skomplikowaną, bo jest i boski, i ludzki. Jest i eschatologiczny, czyli wieczny, i jest ziemski. Jest Kościołem, który odnosi się do Boga i żyje pośród ludzi. Znaleźć tutaj złoty środek rozumienia Kościoła, który jest w tym napięciu między rzeczywistościami przeciwstawnymi, to jest duże zadanie dla wprawnego teologa.
Nie mamy prawa milczeć. Apologia Kościoła to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest ksiądz profesor Janusz Królikowski, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam również widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Nie mamy prawa milczeć. Apologia Kościoła. Księże profesorze, nie mamy prawa milczeć. Z tym, że do tej pory mówimy o pewnego rodzaju aspektach zewnętrznych, prawda? Różnego rodzaju tych herezjach, które ksiądz profesor wymienił, tych takich współczesnych herezjach, które gdzieś uderzają w rzeczywistość Kościoła, czy również w tych oskarżeniach względem Kościoła, które są wykuwane po to, aby obniżyć jego autorytet, aby obniżyć jego właśnie oddziaływanie, chociażby na tę przestrzeń życia społecznego, żeby ten głos Kościoła nie był tak bardzo liczącym się głosem, chociażby w kwestii życia. Od poczęcia do naturalnej śmierci. Ale właśnie w tym kontekście nie mamy prawa milczeć. Czy również my jako Kościół, prawda, jako osoby, które tworzą ten Kościół, również i hierarchowie, czy nie umiłowaliśmy takiej rzeczywistości jak święty spokój? Święty spokój i to umiłowanie jest za cenę pewnego rodzaju ustępstw w różnych rzeczywistościach, również w rzeczywistości życia chociażby moralnego, o którym ksiądz profesor wspomina. Myślę, że warto pamiętać, może to nie jest całkiem ścisłe z filologicznego punktu widzenia, ale miałem profesora biblistyki księdza Michała Bednarza, który zawsze podkreślał, że słowo kompromis jest bliskie znaczeniu słowa kompromitacja. I możemy to tutaj zastosować, że jeśli idziemy na kompromisy, jeśli nie reagujemy właściwie, jeśli szukamy półśrodków, a nie radykalnego rozwiązania problemu także w odniesieniu do nas samych, to się skompromitujemy. My dzisiaj wiemy, że Kościół znajduje się pod pręgierzem wręcz oskarżeń o ukrywanie, o tuszowanie rozmaitych przestępstw. Proszę zwrócić uwagę, że ci, którzy byli przed nami, i biskupi, i kapłani, i zakonnicy, nie odczytali tego, co mówi święty Paweł. Tam jest jasno powiedziane u świętego Pawła, nie ukrywamy spraw hańbiących. To jest kwestia znajomości Nowego Testamentu. To nie jest kwestia wyszukanej znajomości kwestii prawnych, psychologicznych, pedagogicznych i innych, jak dzisiaj próbuje się powiedzieć, tylko no, mamy wskazanie świętego Pawła nad wyraz jednoznaczne, o czym można powiedzieć. Już pierwsi chrześcijanie, ja o tym piszę w tej książce, zdawali sobie sprawę, że trzeba wskazanie przełożyć potem na język prawa, dyscypliny, I tutaj odpowiadać, bo proszę zwrócić uwagę, pośród tych różnych dokumentów apologii, które ojciec wspomniał, starożytnych jest też takie pismo Didache. I na pierwszej stronie, ja to odkryłem zupełnie niedawno, czytałem ten dokument 100 razy. Dopiero w kontekście tym naszym dzisiejszym odkryłem, że tam jasno jest powiedziane, nie będziesz uwodził młodych chłopców. Koniec pierwszego wieku. To nie jest usprawiedliwienie, ale pierwsi chrześcijanie od razu w ramy swojej dyscypliny, można powiedzieć, przetłumaczyli świętego Pawła na normę, którą się kierowali, którą rigorystycznie zachowywali. Więc nie mamy prawa milczeć także w Kościele za cenę świętego spokoju, za cenę drogi do kariery, za cenę jakiegoś tam szukania własnej wygody czy popularności, no mamy na pewne rzeczy jasno odpowiadać. Przy czym musimy pamiętać, że to nie mamy prawa milczeć, nie oznacza za każdym razem, że mamy iść biegać od portalu do portalu, od
telewizji do telewizji i ogłaszać się jako jedyny nowy Zbawiciel świata. Mamy zasadę, która jest jasna, którą sformułował Pan Jezus. Upomnij w cztery oczy, upomnij ze świadkiem, a jak nie, donieś Kościołowi. Przy czym nie odnosi się to oczywiście do skrajnie poważnych przestępstw, tylko w ogóle zasada działania jest jasno powiedziana. Ja myślę, że tutaj z tych dwóch pierwszych elementów to myśmy za bardzo zrezygnowali w naszym życiu. No, trzeba mieć odwagę stanąć naprzeciw tego, kto błądzi i powiedzieć mu, no słuchaj, to nie jest właściwa droga. Nie mamy prawa milczeć. Apologia Kościoła, temat naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam widzów oraz słuchaczy do współtworzenia. Halo. Szczęść Boże Ojcu i księdzu profesorowi. Szczęść Boże, witamy. Jan z Podkarpacia. Chciałem dwie sprawy z różnych dziedzin, ze sfery publicznej i prywatnej niejako. Po pierwsze, w sferze publicznej, tak, przecież to jest bardzo łatwo zbić taki argument, że katolicy mieszają się do życia publicznego. W końcu, jeżeli jesteśmy obywatelami państwa, mamy obywatelstwo Polski, to przecież musimy uczestniczyć w życiu publicznym poprzez wybieranie prezydentów, tam innych radnych, w Sejmie i tak dalej. W moim przekonaniu jest to bardzo prosty argument, a żal czasem bierze, że politycy, którzy słuchają tego, nie reagują. Nie wiem, czy nie znają, a deklarują się jako katolicy. Może ksiądz profesor by zrobił jakieś rekolekcje i taki chociaż jeden argument. To jest kiedyś tak komuniści operowali, bo mieli 2% poparcia w Polsce, to jak wyłączyć katolików z życia publicznego, to oczywiście pełnię władzy uzyskują. To jest tak logicznie i proste, że aż przykro, że tego argumentu się prostego bardzo nie odnosi. Natomiast w sferze takiej wiary osobistej Sobór Watykański II, no cóż, właściwie zalegalizował herezję, bo jeżeli mówimy o konstytucji wszystkich, zrównaniu wszystkich religii, czy o ekumenizmie, no to przecież tak samo szamanizm jakiś jest równy może i wierzyć. Już przestał obowiązywać dogmat o tym, że zbawienie tylko przechodzi przez Jezusa. I tutaj poza tym, jeśli się weźmie pod uwagę to, że już Paweł VI sprzedał tiarę, że właściwie to źródło objawienia tak zostało rozmyte, a w pismach na przykład kardynała Ratzingera to jest właściwie niewierzący, wierzący, tam godziwiec, niegodziwiec mają jednakowe szanse w zbawieniu, no to troszkę się człowiekowi mózg wywraca w głowie. Czasem myślę sobie, dobrze, że wszyscy nie czytają dokumentów Soboru Watykańskiego II, bo naprawdę można mieć, różne tam wrażenia można odczuć. Poproszę księdza profesora jakieś krótkie wyjaśnienie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiamy Panie Janie bardzo serdecznie. Dwie kwestie. Kwestia właśnie mieszania się, czy nie tyle mieszania, bo to nie jest dobre słowo, mieszanie się. Nie, to jest absolutnie złe słowo. To jest kolokwializm. Tak, a i druga sprawa to wielkość Soboru Watykańskiego II i jego rola. Tutaj troszeczkę deprecjonowana przez Pana Jana. Gdybyśmy również poprosili księdza profesora o pewnego rodzaju odniesienie się również do tej kwestii zrównania, jak to Pan Jan powiedział, wszystkich religii. Może najpierw w odniesieniu do kwestii tej pierwszej, politycznej. Ja myślę, że coś w tym głosie jest prawdy, dlatego że my żyjemy, przynajmniej ja jeszcze to dobrze pamiętam, na styku dwóch epok. Pierwsza epoka to jeszcze jest przed 89 rokiem, gdzie w Kościele niejednokrotnie słyszeliśmy hasło: patriotyzm wyraża się w tym, że nie idziemy do wyborów. Po 89 roku patriotyzm wyraża się w tym, że idziemy. Przy czym nigdy nikt dokładnie tak nie wyjaśnił, dlaczego ta zmiana pozycji, która niewiele ludziom mówi, co jest oczywiście dla mnie prawdziwe, bo ja pierwszy raz do wyborów byłem dopiero w 89 roku. Nigdy wcześniej w wyborach nie uczestniczyłem. I uważam to za cnotę. Natomiast drugi przypadek to jest ten, że jednak musimy odwoływać się w kwestii uczestniczenia w życiu publicznym
nie tylko do sumienia, bo to czynimy, że katolik w życiu publicznym ma kierować się własnym sumieniem, tylko musimy zwrócić większą uwagę na to, czym to prawe sumienie jest. W dziedzinie publicznej, w dziedzinie politycznej, łącznie z tym, że no, problem recepcji bardzo ważny to jest ten, co Paweł VI, tutaj wspomniany niewłaściwie, moim zdaniem, głęboko niewłaściwie w tym głosie, jasno mówi, że udział w życiu politycznym to jest najwznioślejsza forma miłości. Dlatego, że obejmuje największe dobro, w jakim człowiek ma do czynienia, czyli dobro powszechne, dobro wspólne. I my musimy naszych katolików do tego zachęcać, że to jest pierwsza i podstawowa sprawa. Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię, no to zarzucanie Pawłowi VI, Soborowi herezji, no to jest skrajne nadużycie. Tego nie wolno robić. Nauczanie Kościoła na Soborze Watykańskim II jest jak najbardziej spójne z tradycją. To ja miałem kolegów na studiach takich, którzy wywodzili się z kręgów lefebrystów, którzy nie poszli za schizmą Lefebra. I oni, na przykład taki mój przyjaciel benedyktyn Remy Value, napisał doktora o wolności Kościoła, o wolności religijnej w nauczaniu II Soboru Watykańskiego, trzytomową pracę, w której wykazał, że Sobór Watykański II jest w doskonałej spójności z papieżem Leonem XIII. A więc to są kwestie, które trzeba jasno postawić i nigdzie w Soborze, zapewniam, nie ma zrównania. Natomiast jest to, co musimy brać pod uwagę, jest nadzieja zbawienia dla wszystkich. I to jest pewien element wielkoduszności Kościoła, który jest wpisany nie tylko w dokumenty soborowe, ale jest wpisany w Eucharystię, najświętszą sprawę naszej wiary, bo w każda Eucharystia jest sprawowana za wszystkich zmarłych i za wszystkich żyjących, byle szczerym sercem Boga szukali. I w każdej mszy świętej my obejmujemy wszystkich. Możemy mieć problem ewentualnie, jak wyrazić to teoretycznie przy pomocy formuł, ale prawdę Eucharystii, która wyrasta z prawdy Chrystusa, który umarł na krzyżu za wszystkich, no kwestionować nam nie wolno. Nie mamy prawa milczeć. Apologia Kościoła to temat naszego dzisiejszego spotkania. A naszym gościem jest ksiądz profesor Janusz Królikowski. Bardzo proszę, halo. Halo? Tak, słuchamy. Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Szanowni dostojnicy Kościoła. Kogo witamy i skąd? Michał z Konina. Bardzo proszę, panie Michale. Szanowni dostojnicy Kościoła. Największą zdradą człowieka jest milczenie. I dlatego zabieram głos. To mnie najbardziej zdenerwowało. Dwa obrazki, które oglądałem w polskiej telewizji, a mianowicie kardynał Kazimierz Nycz występuje z panią Haliną Waldzy w sprawie i opowiada, stoi obok pani byłej prezydent Warszawy i opowiada, że oto ta pani, ta osoba miała stale kontakt z Bogiem. Ja tak się zastanawiam, jak może kardynał mówić, że Halina Gronkiewicz-Waldz... Panie Michale, z tym, że my nie chcemy tutaj robić pewnego rodzaju, prawda, przytyków do konkretnych osób. Jeśli pan ma przytyk do konkretnej osoby, do konkretnej sytuacji, to według, bardzo proszę postępować, panie Michale, według tego, o czym przed chwileczką, jeśli pan słucha lub ogląda nasz program, wspomniał ksiądz profesor, a co jest zaczerpnięte z Pisma Świętego. Jeśli chcemy kogoś napomnieć, to bardzo proszę najpierw bezpośrednio do danej osoby, prawda? Jeśli nie, zaprosić świadka, jeśli nie, donieść Kościołowi. Prosimy bardzo, aby taką drogą postępować, a nie aby pewnego rodzaju to, co mnie się osobiście nie podoba, w mojej opinii, prawda, aby ogłaszać całemu światu na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Bardzo byśmy prosili o pewnego rodzaju taki porządek postępowania. Porządek zresztą zawarty w Piśmie Świętym w Ewangelii. Oto bardzo się serdecznie zwracam zarówno do pana Michała,
przyjechała, jak i do naszych drogich radiosłuchaczy oraz widzów, bo myślę, że taka jest z kolei rzeczy, księże profesorze. Jak najbardziej, to musimy zasady się trzymać. Zresztą ja w tej książce pozwoliłem sobie dodać taki rozdział, który troszkę sztucznie może się wydawać w tej książce, odpowiadający na to, co tutaj się pojawiło w tym pytaniu. Mianowicie ostatni rozdział jest poświęcony nad temu, jak upominać przełożonych. To jest kwestia stara, to nie jest kwestia nowa. Jakie zasady przy tym stosujemy? Zostało to opisane, można zastosować. Ja nie wymyśliłem nic nowego, zaznaczam, tylko streściłem to, co mówi święty Tomasz z Akwinu. Ciągle aktualny nie tylko w tej kwestii, ale w tej, dla mnie samego było to kiedyś bardzo oświecające, przeczytać, jak on widzi to właśnie klasycznie nazywane correctio fraterna, upomnienie braterskie. Nie mamy prawa milczeć, apologia Kościoła. Bardzo serdecznie zapraszamy. Odbierzmy kolejny telefon. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Michał z Prudnika. Ja w związku z tematem mam takie przemyślenie, że odnoszę wrażenie, że w ciągu ostatnich być może 50 lat nastąpiło odwrócenie sytuacji. To znaczy, jak Kościół zawsze uprawiał apologię Kościoła w stosunku do świata, to jakoby dzisiaj uprawiał apologię świata w stosunku do Kościoła. To znaczy bardziej niż przed światem obroną Kościoła zajmuje się obroną świata przed ortodoksją. Ortodoksja jawi się jako zła, a świat, ten tak klasycznie pojmowany, niosący to wszystko, co nowe, co światłe w cudzysłowie, jest tłumaczony, że nie jest na przykład zły homoseksualizm, zły jest stosunek nasz do homoseksualistów. Nie jest, no, największym problemem jawi się ortodoksja. Nie jest na przykład złe herezje, tylko źli są ci, którzy nazywają kogoś heretykiem, bądź coś nazywają herezją, bo tworzą podziały. Więc nie ma tutaj szukania prawdy, nie ma bronienia doktryny, tylko doktryna jawi się jako zagrożenie jakiejś takiej jedności w błędzie, która jest żadną jednością przecież. Co ksiądz profesor o tym myśli? Dziękuję i z Panem Bogiem. Dziękujemy Panie Michale, pozdrawiamy serdecznie, księże profesorze. No ja myślę, że my świata nie bronimy. To nie jest kwestia obrony świata. Myślę, że wartościowe jest to, co mówi Sobór Watykański II, że no świat trzeba przede wszystkim rozumieć. Zresztą na początku już powiedziałem, że musimy się bronić przed tym, żeby świat do Kościoła nam nie wszedł. I moje stanowisko w tej kwestii jest jasne. I zresztą to jest stanowisko także drugiego Soboru Watykańskiego, który dzisiaj powszechnie wręcz się krytykuje, bo znaleziono takiego wyimaginowanego przeciwnika. Musimy być wrażliwi na świat. Dla mnie bardzo takim ciekawym wątkiem, zanim dojdziemy do Soboru Watykańskiego, no, trudno odmówić obrony ortodoksji świętemu Bernardowi z Clairvaux. Wielki obrońca walczył z herezjami, schizmami, nieporozumieniami itd., itd. Do swojego ucznia, przyjaciela, wybranego papieżem Eugeniusza IV pisze dziełko o rozważaniu i tam jest powiedziane, jedno z fundamentalnych wskazań, które daje nowemu papieżowi, to jest patrz na świat. Dokładnie jest tam, słuchaj czasu, czasu, w którym żyjesz. My czasu musimy słuchać, nie tylko dlatego, żeby go odrzucić, bo to jest złe podejście. W świecie jest wiele rzeczy pozytywnych i my mamy słuchać świata, mamy słuchać tego czasu, w którym żyjemy, bo tam otwierają się nam nowe możliwości działania i podpowiadają nam, który nurt nauczania Chrystusa na przykład może być dzisiaj wykorzystany jako szczególnie podatny na przyjęcie. Weźmy te wydarzenia sprzed roku, o których żeśmy wspomnieli. Różne tam manifestacje, protesty. No, ja już postulowałem w wielu miejscach, że warto zwrócić uwagę, że w tych protestach wyraził się głos wolności. Ludzie poszukują wolności. No co myśmy powinni zrobić? Ano, iść i pokazać jasno w tym świecie, w którym jesteśmy, że ku wolności wyzwolił was Chrystus.
Pierwszym, jeśli ludzie szukają wolności, no to nie wahajmy się mówić o wolności, tylko przedstawiajmy ją po chrześcijańsku, bo właściwie to święty Paweł jest pierwszym człowiekiem w dziejach świata, który ogłosił, że wszyscy są wolni. To jest fundament orędzia chrześcijańskiego. Podobnie możemy iść po takiej linii właśnie, słuchając świata, słuchając czasu, w którym jesteśmy, możemy go wykorzystać do tego, żeby orędzie chrześcijańskie skoncentrować w pewnych momentach, punktach, które, no, na które ludzie czekają. Więc to nie jest tak, że my mamy się odgrodzić od świata. No, potrzebna jest uwaga, żebyśmy nie stali się światowi, jak dawniej w duchowości mówiono. Przed tą światowością, gdy byłem w seminarium, no to nas bardzo przestrzegano jako element kluczowy formacji. Zachować własność. Natomiast myślę, że jeszcze jedną rzecz warto powiedzieć, że no my musimy, nic nie zmieniając, dostosowywać wiarę i przekaz nasz do sytuacji, która jest w świecie. I to nie jest odkrycie modernistyczne, tylko o tym święty Tomasz z Akwinu mówi, że wiara jest niezmienna w swojej istocie, ale zmienia się w swoim wyrazie. Tyle mogę w tej materii, a przestrzeganie czy próby skompromitowania doktryny chrześcijańskiej, one zawsze były i pewnie zawsze będą. Nie mamy prawa milczeć. Apologia Kościoła, temat naszego spotkania. Hallo, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Stanisław z Małopolski. Witam serdecznie ojca prawowrodczego i gościa, księdza profesora. Mam takie refleksje. Chrystofobia szaleje na całym świecie, ale głównym poligonem są Chiny. Tam panuje bezbożny marksizm i prawie cały naród jest zniewolony i pod kontrolą państwa. Religie są zwalczane, a najbardziej przyjazna cywilizacja chrześcijańska to jest już brutalnie zwalczana. Dla wyznawców Jezusa są obozy reedukacyjne, a czytanie Biblii, branie udziału we mszy świętej grozi więzieniem, a nawet śmiercią. Możni tego świata, wszystkie te korporacje typu Big Tech, Big Farm, media, no, trenują na tym wzorcu chińskim i chyba mi się wydaje, że chcą to zastosować na całym świecie. Diabeł chce mieć człowieka zniewolonego grzechem, nienawiścią do życia rodziny, ojczyzny, wartości. No i taką gliną chcą obdarzyć ideologię, a oni ulipią z takich ludzi faszystę, Europejczyka, LGBTowca. A więc to jest elektorat zła i piekła. Chcę jeszcze dodać, że widziałem, jak panie spod znaku czerwonej błyskawicy, jak szła ta wulgarna orda do tego stopnia, że jak nie mogły się wedrzeć do kościoła, to pięściami, flagami tęczowymi i z gwiazdami tłukły mury kościoła. No nie wiem, skąd taka nienawiść do Boga, Kościoła, kapłanów i nas wiernych. Takiej nienawiści i obłędu w ich oczach nigdy nie widziałem, chociaż też byłem na demonstracjach w stanie wojennym i były ostre walki. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze, panie Stanisławie, dziękujemy, pozdrawiamy pana serdecznie. Księże profesorze, czy nadejdą takie czasy, że chociażby w Europie będą misjonarze z Chin? To pierwsza sprawa. A druga sprawa to ta nienawiść, o której pan Stanisław na końcu wspomniał. Właśnie, gdzie jest jej źródło? Jaka jest przyczyna takiej niechęci względem Kościoła, względem osób wierzących? Odnośnie do pierwszej kwestii, to ja nie wiem, gdzie i kiedy i skąd będą misjonarze. Jak losy świata się potoczą w tej dziedzinie religijnej. Jedno możemy powiedzieć, że Kościół pozostanie skierowany do wszystkich narodów. I to jest fundamentalne i to wyrasta ze słów samego Chrystusa. Jak ten środek ciężkości misji się rozłoży, no to czekajmy. Kościół, jak mówi święty Bernard, w tej materii nie śpi.
Natomiast ciekawsza jest ta druga kwestia, bardziej problematyczna, do której ja nawiązuję w książce, mianowicie ta kwestia agresji antyreligijnej. Świetne wyjaśnienie tego zagadnienia znajduje u kardynała, dzisiaj nieczytanego, ale wielkiego komentatora świętego Tomasza, kardynała Kajetana. Taka postać fundamentalna okresu kontrreformacji, świetne dzieła napisał. I on tam w jednym miejscu, komentując świętego Tomasza, wyjaśnia, że człowiek pogrążający się w bałwochwalstwie dochodzi w pewnym momencie do takiego punktu, że chce zabić Boga. Bałwochwalstwo, czyli odrzucenie Boga, w pewnym momencie może osiągnąć taki poziom, że człowiek absurdalnie usiłuje go zabić. Nie będę wchodził w całe to jego rozumowanie, ale ja go prześledziłem dość dokładnie, jak to jest zrobione u niego, i pokazuje się, że właśnie bałwochwalstwo, czyli odrzucenie Boga, fałszywy bożek przyjęty za zasadę życia, prowokuje człowieka do tego, żeby agresywnie zwrócić się przeciwko Bogu. To, cośmy mieli do czynienia, no to widzimy. Z jednej strony mamy bałwochwalstwo wolności, bałwochwalstwo dotyczące takich czy innych praw, absurdalnego prawa kobiet do przerywania ciąży, bo ja to zawsze nazywam, to jest absurdalne prawo, którego pewne kręgi się domagają, bo takiego prawa, żeby można było kogoś zabić w imię prawa drugiego, to nigdzie nie ma. To nawet wojna nie dopuszcza takiego prawa. Natomiast to jest bałwochwalstwo. To jest problem, osiągnął taki poziom, że on stał się bożkiem dla pewnych ludzi. I dlatego nawet jeśli Bóg, który jest nieosiągalny dla człowieka, w pewnym momencie człowiek usiłuje go zabić. To jest bardzo ważna kwestia, którą postawił w XVI wieku kardynał Kajetan. I myślę, że ja ją jeszcze przypomnę przy jakiejś okazji teologicznej, bo to wyjaśnia nam nie tylko zjawisko to, z którym mieliśmy do czynienia przed rokiem, ale to wyjaśnia nam wiele innych zjawisk. Odbierzmy kolejny telefon. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica. Teraz i zawsze. W studio, w moim domu, w każdym domu, kto słucha, na całym świecie. Moje spostrzeżenie, jak przysłuchuję się, to uważam, że katolicy powinni świecić jak światło dla narodów, które nie są wierzący. My się trochę pogubiliśmy. Ja mam 64. rocznik. Pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, doszedłem do komunii, Eucharystię przyjmowano się na klęcząco. Witano się biskupów chorągiewkami, witano kapłanów. Dzisiaj uderz w pasterza, owce się rozpieszną. Pismo Święte wszystko mówi. Jak uderzysz w pasterza, owce się rozpieszną. Ludzie rzucają brzydkimi słowami. Rzucać złe słowo, to tak jakby się ziarno siało. Dobre albo złe. Kapłan nie będzie widział tego. Jakiś byłem na tym spotkaniu, było 50 osób. Pozbierałem takie, to zwane się łopian, on się przyczepia takie dziadki do ubrania. Rzucałem na pierwszą sutannę z przodu, z tyłu, pozrywa często. Pozrywał to ksiądz zewsząd, ale z tyłu nie wszystko zerwał. I powiedziałem tak, to są właśnie grzechy, które plujecie na kapłanów. 50 osób, jak tam było, to ksiądz powiedział, Tomasz Pierszel powiedział coś takiego. Zbyszek, większość ludzi spowiadała się, że na mnie pluła. Jeżeli się pluje na kapłana złymi słowami, to kapłan wcześniej czy później tego nie podniesie, bo diabeł jest inteligentnym bestią, która zna każdego człowieka. My jesteśmy, każdy z nas budzi się do grzechu. Potrafi być złośliwy na kogoś innego, ale człowiek powinien szybko umieć powiedzieć przepraszam. Ja przepraszam, nie gniewaj się, zburzyłem się, bo nawet święty Piotr też się zburzył, gdzieś się złościł, gniewał. W pewnym momencie i Pan Jezus się złościł. No jak był w świątyni i sprzedawano gołębie, to widziałem, jak wpadł w furię, powyrzucał to wszystko na filmie, ale i w piśmie pisze. Czyli każdy człowiek może się trochę zepsuć, ale światło Boże, Jezus, obmyje każdego człowieka, jak odda coś z natury ducha. Jeżeli będzie się mówiło głośno, byle jak nie, ja nie jestem winny, ty jesteś winny, tamci winny. Światem jesteśmy my, Kościołem jesteśmy my. Świątynie byłyby niczym bez ludzi. Widać Holandię, gdzie tam najwięcej jeździło misjonarzy. Dzisiaj kościoły są puste, sprzedawane, jeżdżą rolki, śmiech warty.
nie powinniśmy my, Polacy, dopuścić, żebyśmy Kościół był pluwany, bo trzeba podnieść naprawdę głowę do góry, bo my mamy być tym światłem na całego świata. Zbliża się, bo Bóg pokazuje nam światło, ale jest i ciemność, gdzieś uderza po boku granic. Ale mamy już zło w środku. To zło można zniszczyć dobrym słowem. Boże, błogosław wszystkich tych, którzy słuchają i źle mówią o Tobie, albowiem Ty dałeś życie za każdego człowieka, za dobrego i złego. I na górze Kalwarii były trzy krzyże. Jezus Chrystus, jeszcze trochę dokończę i skończę. Jezus Chrystus na górze, wielka miłość i dwóch łotów. Jeden mówi, Ty jeszcze jesteś Synem Bożym, to wyzwól siebie i nas, a drugi mówi, weź wspomnij mnie, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. To pierwszy święty, Bóg zapłać. Bóg zapłać, panie Zbigniewie, również za tę refleksję wypowiedzianą. Księże profesorze, prosimy o słowo komentarza. No ja myślę, że kwestia jest niewątpliwie poważna. To znaczy podejście do kapłanów w Polsce i w świecie. Ja myślę, że główny problem to nie jest problem kapłana nawet. Główny problem to jest sposób rozumienia zbawienia, z którym my mamy do czynienia, który potem przekłada się widzialnie na relacje do kościoła widzialnego, przekłada się także do kapłana, który jest no, w tym wymiarze kościoła widzialnego no, kluczową postacią. I dlatego myślę, że jedną z rzeczy do odbudowania w dziedzinie formacji to jest między innymi nasze nauczanie, zresztą kiedyś byłem tutaj w programie takim poświęconym właśnie temu widzialnemu aspektowi Kościoła jako kluczowego elementu do zbawienia. Drugim elementem bardzo ważnym, który musimy w jakiś sposób odbudowywać i w Kościele, i w życiu publicznym, no to jest jednak kwestia pokory. Bo z braku pokory rodzi się poniżanie, nie tylko człowiek odchodzi od Boga, ale rodzi się poniżanie drugiego człowieka, kimkolwiek by on był. Nie mamy prawa milczeć, apologia Kościoła. Księże profesorze, słowo podsumowania naszego spotkania w tej pierwszej części. Ja myślę, że po pierwsze, powiem jeszcze raz, nie mamy prawa milczeć. To jest rzecz bardzo ważna, żebyśmy sobie to uświadomili. A nie mamy prawa milczeć dlatego, że to, co ja zapisałem w zakończeniu tej książki, mianowicie kochajmy Kościół. Jeśli będziemy kochać Kościół, to nie pozwolimy sobie na milczenie. Odbudowanie tej miłości do Kościoła jako tego, co nie jest obok mnie, tylko co jest we mnie, bo kościołem, my jesteśmy Kościołem, jest każdy wierzący i dlatego, gdy mówimy kochajmy Kościół, no to jest ten element także kochajmy się nawzajem, z miłości wyrasta także troska o to, żeby ten Kościół, jak w tej ostatniej wypowiedzi zostało zaznaczone, no był światłem. A jak możemy wykorzystać nasze codzienne spotkania, codzienne prace, zajęcia do tego, aby być tymi autentycznymi świadkami? No ja myślę, że ja tutaj, no tych sfer czy możliwości działania jest wiele. Ja myślę, że ważną rzeczą byłoby to, gdybyśmy odważyli się właśnie tak publicznie, głośno mówić o Kościele, uzasadniać swoją wiarę w Kościół, swoją przynależność, pokazywać, że to nie jest tylko kwestia metryki chrztu, tylko to jest kwestia życiowa. I trzeba mieć odwagę wypowiedzieć się o tym głośno, jasno, precyzyjnie, w miarę możliwości, co oznacza także no, choćby dobrą znajomość katechizmu w dziedzinie tej wierze w Kościół Święty. Do czego zachęcamy? Zapraszamy chociażby na antenie Radia Maryja o godzinie 8.30 niemalże każdego dnia. Sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego właśnie między innymi w tym celu, aby wiara była również oparta racją, rozumem i rozumieniem na tyle, na ile potrafimy, prawda? Aby chociażby później w rozmowie z drugim człowiekiem móc argumentować, móc też wyartykułować, dlaczego taka postawa, dlaczego tak się zachowuje, dlaczego tak żyje. Umieć to, co czytamy w liście świętego Piotra. Umieć uzasadnić, obronić nadzieję, która w nas jest.
Do tego zachęcamy, zapraszamy chociażby na antenie Radia Maryja niemalże codziennie o godzinie 8.30 katecheza zaczerpnięta właśnie z katechizmu Kościoła katolickiego, kiedy to rozważamy poszczególne prawdy w nim zawarte. Zapraszam również na drugą część naszego spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Będziemy kontynuować dzisiejszy temat Nie mamy prawa milczeć, apologia Kościoła. Naszym gościem będzie w dalszym ciągu ksiądz profesor doktor habilitowany Janusz Królikowski, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Księże profesorze, za tę część bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również. I oczekujemy na spotkanie w drugiej części na antenie Radia Maryja. Dziękuję wszystkim widzom oraz słuchaczom za współtworzenie, za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.